Kleszczu. Nasz skład rady w naszej gminie wynosi 15 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi kworum, umożliwia prowadzenie obrad i podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam serdecznie panie i panów radnych. Witam pana wójta, panią skarbnik, pana sekretarza, kierowników poszczególnych referatów, panie i panów sołtysów i operatora kamery. Proszę państwa, każdy z państwa otrzymał proponowany porządek na dzisiejsze obrady i czy są co do porządku jakieś uwagi czy pytania? Jeśli nie widzę, to kto jest za przyjęciem porządku dzisiejszych obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek przyjęty w głosie. Proszę państwa, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczyk podjętych na trzeciej sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2014 roku. Proszę wójta o zabranie głosu. Na trzeciej sesji Rady Gminy podjęto 11 uchwał. Uchwała nr 3/14/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczyk na lata 2014-2017. Uchwała została przesłana do RIO. Uchwała nr 3/15/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczyk na 2014 rok. Uchwała została przesłana do RIO. Uchwała nr 3/16/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Umowa została podpisana. Uchwała nr 3/17/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Aneks do umowy podpisano. Uchwała nr 3/18/2014 w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczyk na lata 2015-2018. Uchwała została przesłana do RIO. Uchwała nr 3/19/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczyk na 2015 rok. Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego celem publikacji. Uchwała nr 3/20/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego celem publikacji. Uchwała nr 3/21/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego celem publikacji. Uchwała nr 3/22/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kleszczyk na rok 2015. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 3/23/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała nr 3/24/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczyk na rok 2015. Uchwała została przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zamieszczona na tablicy głoszeń. Wszystkie uchwały zamieszczone na stronie www.bit.kleszczyk.pl. Informacja o publikacjach. Uchwała nr 2/21/2014 Rady Gminy Kleszczyk dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica została opublikowana w dniu 23 stycznia 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Z 2015 roku pozycja 203. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji. Dziękujemy. Czy są pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o działaniach wójta gminy w okresie między sesjami. Sprawozdanie uzupełniające za okres od 15 stycznia 2015 roku do 23 stycznia 2015 roku. Wydano dwa zarządzenia. Z dnia 14 stycznia bieżącego roku w sprawie przeniesień w planie wydatków i z dnia 15 stycznia bieżącego roku w sprawie powołania zespołu sterującego do spraw opracowania strategii rozwoju gminy Kleszczyk na lata 2016-2030.
w zakresie referatu OSG. Wydano 11 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego. Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedsięwzięciach pod nazwą rozbudowa linii produkcyjnej planowego do realizacji na terenie KNAUF Bauprodukt Polska Spółka z Obrogowcu. Wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew. W zakresie referatu spraw ogólnogospodarczych. W dniu 31 grudnia 2014 roku została zawarta umowa dotycząca prowadzenia poradni życia rodzinnego w Kleszczowie mieszczącej się w ośrodku zdrowia w Kleszczowie przy ulicy Osiedlowej 2 pomiędzy gminą Kleszczów reprezentowaną przez wójta gminy Kleszczów a panią Eurelią Brus. W dniu 30 grudnia 2014 roku została zawarta umowa dotycząca sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie, zwanej dalej komisją, na podstawie m.in. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dziennik urzędowy nr 250, pozycja 1883 ze zmianami pomiędzy Gminą Kleszczów reprezentowaną przez wójta gminy, a Sławomirem Wolniak, wykonującym działalność leczniczą pod nazwą prywatny gabinet psychiatryczny Bełchatów, ulica Opalowa 9. W styczniu bieżącego roku wpłynęło 8 wniosków o rozpatrzenie przyznania stypendium szkolnego oraz jeden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kleszczów. Stypendium szkolne przyznano 5 uczniom, jednemu uczniowi przyznano zasiłek szkolny. Ponadto wydano 3 decyzje negatywne z powodu przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 456 zł. W zakresie referatu organizacyjnego 5 stycznia 2015 roku wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego I Wydziału Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie pozostawienia protestu związanego z wyborami samorządowymi bez dalszego biegu. Wnioskodawca wnosił o stwierdzenie nieważności wyborów z dnia 16 listopada 2014 roku do Rady Gminy Kleszczów, do Rady Powiatu Bełchatowskiego oraz Wójta Gminy Kleszczów. Sąd podniósł m.in., że wnioskodawca nie wskazał żadnych dowodów na okoliczności nieprawidłowości przy przebiegu głosowania, liczenia głosów i ich oceny pod względem ważności w dniu 16 listopada 2014 roku na Rady Gminy Kleszczów, Wójta Gminy Kleszczów i Rady Powiatu Bełchatowskiego. Ogólnikowe powoływanie się wnioskodawcy na ogół mieszkańców nie spełniają warunków wskazanego w artykule 392 paragraf 2 drugi kodeksu wyborczego przedstawienia lub wskazania dowodów, na których oparte są zarzuty. Na wniosek Sądu Okręgowego I Wydziału Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 13 stycznia 2015 roku przekazano w depozyt dowodów rzeczowych Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim karty do głosowania wydane wyborcom w wyborach do Rady Powiatu Bełchatowskiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku z obwodowych komisji wyborczych z gminy Kleszczów. Uczestniczyłem 16 stycznia 2015 roku we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Kleszczów, 17 stycznia w gminnej uroczystości Dnia Babci, Dnia Dziadka odbywającej się w kompleksie Solpark, 19 stycznia w zebraniu wiejskim sołectwa Kamień, 20 stycznia w zebraniu wiejskim sołectwa Dębina, 21 stycznia w zebraniu wiejskim sołectwa Rogowiec i 23 stycznia w zebraniu wiejskim sołectwa Łękińskie. Wszystkie te zebrania były połączone z wyborem sołtysa i Rady Sołeckiej. Dziękuję. Czy są pytania? Jeśli nie widzę, przechodzimy do kolejnego. Są? O, bardzo proszę. Są. To może nie do tego, co dzisiaj. Ja do tego drugiego druku, który dostaliśmy w materiałach, czyli dnia 14 stycznia. Proszę pana, do pana wójta się zwracam. W zakresie referatu BF. W dniu 29 grudnia 2014 został podpisany aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 7 listopada 2014 pomiędzy gminą Kleszczów a fundacją Servile Homini z siedzibą w Kleszczowie. Na podstawie aneksu zmieniono. Kwota pożyczki dla realizacji zadania budowa i organizacja domu pomocy społecznej w Kleszczowie będzie przekazana w transzach. Ostatnia transza przekazana zostanie nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 na rachunek bankowo-pocztowy. Chciałbym się zapytać, dlaczego jest tu kolejna zmiana i dlaczego dotyczy właśnie akurat tej fundacji.
zaznaczam, prywatnej fundacji. Zwracam się tutaj do jednej z pani radnych, ale nie będę wymieniał nazwiska, która twierdzi w mediach i wszędzie fałszywie, z przekonaniem na dodatek, że jest to fundacja parafialna. To jest nieprawdą, to jest prywatna fundacja. Parafia tylko poręczyła działką. Prawdziwość, że tak, taka fundacja jest zawiązała i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to prywatna fundacja, która w zarządzie ma dwie osoby, prezes ksiądz, nie wymienia nazwisko, prezes druga osoba, którego ja tutaj zapraszałem kilkanaście razy na sesję i ten drugi prezes nigdy nie przybył. Ale to nie jest istotne, to tylko w celach informacyjnych. Ja tylko pytam, dlaczego kolejna zmiana i czego dotyczy konkretnie. To panie radny, pan ma po prostu pytanie, czy pan chce pytam nas pana... informować, bo w tej chwili pan informuje, pan przekazuje po prostu nieprawdziwe informacje, bo fundacja jest parafialną fundacją. Proszę pana. I pan w tym momencie wprowadza opinię. Ja odpowiadam panu. Ja panu nie przerywam, jak pan mówi. I dlatego, dlaczego jest zmiana pożyczka, wielkość pożyczki? Dlatego, że w ubiegłym roku była przyznana 3 miliony złotych. Wiadomo, że pan jeszcze przyznawał, będąc w poprzednim składzie rady, i było niemożliwością, żeby po prostu fundacja wykorzystała te 3 miliony. Dlatego musieliśmy zmienić tą umowę. Wiadomo, że idzie ta pożyczka w transzach. Pierwsza transza poszła 800 tysięcy, ona jeszcze nie została rozliczona za ubiegły rok. Druga ma być transza też w kwocie 800 tysięcy i później 1 400 w trzecim. No jeżeli pan ma jeszcze więcej w celu uzupełnienia tego pytania zadam dodatkowe panu pytanie. Proszę pana, panie wójcie. Jak uchwalaliśmy uchwałę, podejmowaliśmy uchwałę odnośnie tej pożyczki 3 milionów, to tam się pisało, że raty miały być, to było uzgodnione, 6 rat po pół miliona, proszę pana. Pan sobie dobrowolnie zmienił, bo pan to może zrobić, ja nie mówię, że pan złamał prawo, broń Boże, pan mógł to zrobić. Ale było tak i to jest w protokole i to jest na nagraniach, proszę pana, i tutaj pan nie ucieknie i tutaj pan nie będzie manipulował znowu opinią publiczną, że było inaczej. Że pan po opracowaniu miał na nowo przedstawić, jak to będzie wyglądał Radzie Gminy, poprzedniej Radzie Gminy, czego pan oczywiście nie zrobił, tylko zamiast 6 rat zrobił pan to na 3 lata, na 3 raty, a miał być 6 rat po 500 tysięcy. Takie były tutaj zapisy ustalenia najpierw z Komisji Wspólnej, później z sesji. I dobrze, pan po prostu, ja jeszcze nie skończyłem, panie wójcie, pan tą gminę traktuje jak prywatny folwark, pan niczego się naprawdę tutaj nie boi. Tak nie można postępować. Tak nie postępuje odpowiedzialna osoba. Pan kolejny raz zmienia zasady, czy ja zadam kolejne panu pytanie. Czy do 30 czerwca ta inwestycja się zakończy? Czy to ruszy? Pan ma napisane, że do 30 czerwca. Ale pożyczka pisze, że do 30 czerwca. Pożyczki. No tak. Nie wiem, ja więc dlatego pytam. Nie, mi się wydaje, że tak jak przewidzieć, ale uważam. Przepraszam. Że prezes mówił, że zakończy w trzecim kwartale tego roku inwestycje. Ja nie pytam pana prezesa. Ja nie będę wchodził w kompetencje prezesa fundacji i co on będzie robił. Panie radny, pan tutaj nie robi przedstawienia, bo ja nie traktuję jako folwarku, bo ja mam narzucone pewne rzeczy i to pan traktował wcześniej jako prywatny folwark tutaj rządzenie w tej gminie. Pan dobrze o tym wie. Pan sobie przypomni, co pan tu robił przedstawienia z przekształceniem ziemi i innych rzeczy. Co pan robił? Dobrze? I panie prywatne, to jest opinia. Ja bardzo pana proszę, niechby pan nie wyzywał. Pan pytanie o konkretne rzeczy, ale po prostu nie uprawia pan tutaj polityki. Proszę pana, nie rozmawiamy o przyszłości, tylko mówimy o teraźniejszości. Bardzo teraz dziękujemy. Proszę pana, jeżeli pan mi będzie naprawdę przeszkadzał, bo ja nie dokończyłem pytania, bo pytanie idzie dalej, proszę pana. Ja muszę wypytać wszystko dokładnie. Proszę pana, 30 czerwiec to jest ostatnia rata, czyli ja rozumiem, że to jest zakończenie budowy, ewentualne wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego pan zmienił z 6 lat na 3 raty? Pan jest władzą wykonawczą. To Rada Gminy uchwaliła, że ma być w 6 latach, że ma być do 3 milionów i tak dalej. Aczkolwiek mówię, tutaj pan nie zama prawa, bo pan to może zrobić, ale pan robi to jak tylko, żeby pan chce. Cały czas pyta, tak, nie można, pan nawet nie wie pan, o co pyta. Takiej uchwały po pierwsze to nie ma, co pan mówi. I pan nas tak nie może. Raz kłamie, po prostu tej uchwały nie ma. To pan ją przyniesie, pokaże, czy taka uchwała. Zresztą pan może mnie zobligować do tego, bo ja odpowiadam, jak sam pan zaznaczył, w jaki sposób będzie przekazana pożyczka. Najwyraźniej to nie jest kompetencja pana, panie radny.
Dobrze? Dobra, to w tej sprawie już... Najwyraźniej, panie wójcie, panie radny, ja panu nie przeszkadzałem. Ale ja mogę panu przeszkodzić. Nie ma pan najwyraźniej, panie wójcie... I cały czas nie będziemy tego tematu wałkować i tak tutaj pan wójt mówi... Będzie... Ale czego się pan boi prawdy? Nie boję się prawdy, ale pan wójt już powiedział. Ja się boję prawdy. Najwyraźniej, panie wójcie, ma pan jakieś interesy tam z prezesami fundacji, skoro pan tak zmienia wszystko na ich życie. Skoro pan tak wierzy, proszę podejść do prokuratury, tak, zobaczymy cię. Tu nie będzie teraz pan rozprawiał, czy ktoś ma jakieś gdzieś tam powiązania, czy nie powiązania, to jak będzie potrzeba, to rozstrzygnie to odpowiednia instytucja. Doniesie to... pan do instytucji? Dobrze. Ja nie doniesę, bo nie ma. No to niech pan taki wzdór tutaj nie opowiada przed kamerą. Proszę pana, ja oceniam... Ja już mówiłem panu, że nie uczyniam... Nie... Mówił pan dwa razy i bardzo panu dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze raz panu powiem spokojnie. Proszę pana, ja to oceniam ale politycznie, ja mówię też bo ja się technicznie nie biorę za to. Ja to oceniam politycznie. Jako radny, jako miejscowy tutaj samorządowiec mogę to ocenić. Uważam, że pan jest stosowny. Bardzo panu dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze ma pytanie do pana wójta? Bardzo proszę. A tu pani skarbnik jeszcze... No dlaczego pan nie powie, że już koniec dyskusji? No, nie, nie, bo pani jeszcze skarbnik panu dokładnie to wytłumaczy. Ja chciałam doprecyzować. W umowie z 5 listopada były zapisy, że trzecią transzę pożyczki przekażemy nie później niż do 31 grudnia 2014 roku. W związku z tym, że pieniążki z pierwszej transzy nie zostały rozliczone, i tak naprawdę realnie nie można było przekazać tej transzy trzeciej do 31 grudnia, więc należało zawrzeć aneks, w którym mamy zapisy, że trzecią transzę przekażemy nie później niż do 30 czerwca 2015 roku. Trzecią transzę, czyli po rozliczeniu pierwszej przekazujemy drugą, po rozliczeniu drugiej przekazujemy trzecią. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych? Nie widzę. Przechodzimy do 4 punktu. Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. Podpisałem uchwałę Rady Gminy Kleszczów z trzeciej sesji. Pełniłem dyżur w dniu 23 i 30 grudnia 2014 roku oraz 13-20 stycznia 2015 roku. Brałem udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich 30 grudnia 2015 roku we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 16 stycznia w gminnej uroczystości Dnia Babci i Dziadka w Solparku 17 stycznia przy ekumenicznej w Kleszczowie 18 stycznia 2015 roku. Do Rady Gminy wpłynęły pisma. 15 stycznia pismo w sprawie podjęcia współpracy w zakresie promocji gminy Kleszczów. 16 stycznia podaniem o repatriację osób z Kazachstanu. 10 stycznia wniosek radnej Agnieszki Szczęsnej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. 19 stycznia wniosek radnej Agnieszki Szczęsnej w sprawie zmiany uchwały numer 25/287/08 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym. 21 stycznia pismo ekoregionu spółka ZO. Ponadto pisma jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych, jednostek policji oraz innych podmiotów w sprawie próśb o pomoc finansową. A myślę, że na temat tych pism to jak będą wolne wnioski. Proszę pana. Proszę. Do pana pytanie. Wpłynęło pismo promocja na zawarcie umowy, czy coś w tym sensie? Może pan to przeczytać jeszcze raz? Pismo w sprawie podjęcia współpracy w zakresie promocji gminy Kleszczów. Chciałbym wiedzieć, od kogo to pismo wpłynęło i z jakich powodów. Ale więcej. To jak powiedziałem, w sprawach różnych porozmawiamy. Teraz przechodzimy. Są jeszcze są jakieś pytania? O Boże. Proszę pana, mogę? Proszę. Pytania? Tak. Jeżeli wójt potrafi odpowiedzieć na pytania, to pan się stawia, jakby pan tutaj był mało co folwark, tylko pan już jest tutaj hersztem w tej gminie. Bo pan nawet nie raczy odpowiedzieć na pytanie radnemu. Ale to później, jak powiedziałem, później proszę pana, to mnie nie będzie na przykład. No to trudno, to już... To tak. Przechodzimy do kolejnego punktu.
Punkt 5. Punkt podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Przeczytam opinię Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu, Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Kleszczów pozytywnie zaopiniowały prośby poniższych jednostek samorządu terytorialnego i wnioskują o udzielenie pomocy finansowej następującym jednostkom. Powiatowi Bełchatowskiemu kwoty 45 500 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Kleszczowie w roku 2015. Powiatowi Bełchatowskiemu kwoty 40 000 zł z przeznaczeniem na działanie związane z przygotowaniem materiałów i dokumentacji w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie gminy Kleszczów. I gminie Sulmierzyce kwoty 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyc. Komisje pozytywnie zaopiniowały pismo. Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację prac remontowych. Ale mogę? Zdanie? Proszę. Żona, tutaj w punkcie bliższym podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Wie pan, co to jest jednostka samorządu terytorialnego? Tak. Policja jest jednostką samorządu terytorialnego? Gdzie to jest? Ale w sprawie przecież w sprawie policji to już było zabranie na ostatniej komisji, żeśmy przyznali kwotę. Dziękuję. Pan chyba był na tym. Dziękuję. Nie będę. W sprawie policji to nie będzie uchwały, bo to jest zapisane w budżecie i na Fundusz Wsparcia Policji. Proszę panią, pan przeczytał punkt i wymienił, dlatego ja pytam. Proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czytam projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy Kleszczów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić gminie Sulmierzyce pomocy finansowej w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyc. Paragraf 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownej umowy oraz przekazanie środków powierza się wójtowi gminy. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są pytania? Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. Czytam projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym oraz artykułu 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy Kleszczów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej w wysokości 45 500 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji Dróg w Kleszczowie w roku 2015. Paragraf 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownej umowy oraz przekazanie środków powierza się wójtowi gminy. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są pytania? Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. I czytam projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
uchwala, co następuje. Postanawia się udzielić powiatowi bohaterskiego pomocy finansowej w wysokości 40 tysięcy złotych z przeznaczeniem na działania związane z przygotowaniem materiałów i dokumentacji w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie gminy Kleszczów. Paragraf 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownej umowy oraz przekazanie środków powierza się wójtowi gminy Kleszczów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są pytania? Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała jest podjęta. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studiów warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów. Ale to mieliśmy mieć projektant. Dobrze, to 10 minut przerwy.